Przy robieniu sweterka czasami najtrudniejszym momentem jest zszywanie wszystkich szwów. Ale tutaj na przykład ten szew na ramieniu można go przerobić po prostu na drutach. I jak to robimy? Tutaj mamy powiedzmy dwie części, z których jedna należy do przodu, druga do tyłu sweterka. To są właśnie te części na ramionach. Powiedzmy, że dojechaliśmy tutaj i po prostu tutaj mamy tył i tutaj mamy przód. Jak teraz łączymy? Ważne jest, żeby mieć taką samą ilość oczek na obu drutach. Ja tutaj mam te części zrobione w dwóch kolorach, po prostu, żeby dobrze widzieć, jak łapie się oczka. I teraz układamy te części prawą stroną do siebie. Mamy prawą stroną do siebie, mamy dwie nitki, ale obie nitki są nam niepotrzebne. Weźmiemy tylko jedną nitkę, powiedzmy tę żółtą, i będziemy łączyć. Ponieważ tutaj mamy dwa druty, żeby łapać oczka, potrzebujemy drut trzeci. Łapiemy pierwsze oczko, drugie oczko i przerabiamy razem. Potem łapiemy kolejne dwa oczka. Przykładamy po prostu ten trzeci drut przez jedno oczko na tym jednym drucie, potem przez drugie oczko, tak aby te oczka tutaj układały się na prawo, po prawej stronie, i przeciągamy. Teraz tutaj powstają nam na tym drucie oczka. I te oczka też trzeba zlikwidować. Przeciągamy wtedy jedno oczko przez drugie oczko. Powstaje nam jedno oczko. I znowu załapujemy tutaj dwa oczka. I przeciągamy. Znowu mamy dwa oczka. Podbieramy to pierwsze oczko i przekładamy przez to drugie oczko. Mamy jedno oczko. Przekładamy przez jedno oczko, przez drugie oczko i przeciągamy nitkę. Mamy dwa oczka. Podbieramy drutem to jedno oczko. Przeciągamy. I tutaj widzimy, robi nam się taki łańcuszek u góry. Znowu podbieramy te dwa oczka, przeciągamy nitkę, mamy dwa oczka. To pierwsze nakładamy na to drugie. Dość ważne jest, żeby te oczka tutaj były w miarę luźne. Jeśli będą ciasne, to tutaj się zacznie ściągać. A chodzi o to, żeby to było jednak mimo wszystko troszeczkę elastyczne. I kontynuujemy tak dalej. Zawsze likwidując jedno oczko z tych dwóch oczek, które mamy na drucie. Tak, żeby zawsze mieć tylko jedno oczko. Tutaj następne. Dwa oczka przerabiamy razem. I przeciągamy przez to oczko zrobione to oczko poprzednie, które mamy na drucie. Proszę bardzo. W sumie to jest bardzo łatwe. Zawsze zabieramy sobie dwa oczka, jedno oczko z jednego boku, drugie z drugiego. I potem przeciągamy sobie to oczko, które
które powstaje, tak żeby zawsze z dwóch oczek zrobiło się jedno oczko. I tutaj widać ładnie, że ten łańcuszek jest. Proszę bardzo, dwa ostatnie oczka. Dlatego ważne jest, żeby mieć taką samą ilość oczek na drucie. Przekładamy sobie to ostatnie oczko. Odcinamy nitkę i zaciągamy. I tutaj widzicie, to bardzo ładnie wygląda. Elegancko zeszyte. Zeszyte drutami. Nie trzeba igły i nitki. Bardzo ładne połączenie.